I skończyła nam się ta czwarta kolejka PKO BP Ekstraklasy. Żegnamy się z tą serią gier w Płocku po wygranej Wisły Płock z Miedzią Legnica. Cudowne spotkanie, mecz skończył się wysokim wynikiem dla nafciarzy, którzy jakby umacniają swoją pozycję w tabeli, mają lidera, co było słychać po wrzawie na stadionie w Płocku. Lidera mamy, końcówki nie będę kontynuował, bo nie wypada, natomiast ten, kto chodzi na stadion albo obcuje się z polską piłką, wie, jak ta przyśpiewka się kończy. Przede wszystkim fajne spotkanie, na pewno to nie był mecz jednostronny, czego można było się spodziewać i co pośrednio mówi wynik. Mecz taki otwarty, gdzie Miedź szukała swoich szans, była fragmentarycznie zespołem lepszym i gdyby gdzieś tam dłużej dominowała i konsekwentnie pracowała w tym ataku i była po prostu skuteczniejszą drużyną, mogłaby powalczyć o remis. Mam takie wrażenie, że Wisła Płock też dokonała dobrych zmian, to znaczy te impulsy z ławki w drugiej połowie były kluczowe, bo do pewnego momentu, kiedy był wynik 2-1, wiele wskazywało na to, że tą drużyną przeważającą, która zaraz zdobędzie bramkę wyrównującą, są właśnie goście z Legnicy. Beniaminek, który ma na ten moment zaledwie punkt, pokazał się z dobrej strony. Ja osobiście mam zastrzeżenie co do jednego zmiennika, mianowicie Luka Najstrina. Oczywiście piłkarza na ustach właściwie wszystkich w Legnicy i dookoła Ekstraklasy, bo piłkarz o mega CV, natomiast nie pokazał wiele, właściwie tak jak piłkarze wchodzący z dobrej strony pokazał się Czuka, środkowy pomocnik drużyny Beniaminka, a także Kobacki, który właściwie hasał na tym skrzydle i od niego zależało 90% ofensywnych akcji i dawał świetne akcenty ofensywne, bardzo dobrze wyglądał na tle Wisły i obnażał Pawłowskiego czy Wallo, którzy w defensywie nie grali tak jak z grą do przodu. Wisła Płock natomiast poza świetną grą Dawo, Rafała Wolskiego czy innych zawodników, którzy dawali dużo jakości z przodu, ma przede wszystkim kolektyw, to jest mega duży plus po stronie właśnie gospodarzy, że są w stanie grać zespołowo, szybkie akcje, składne akcje na jeden kontakt, które powodowały duże kłopoty pod bramką Miedzi, a jednocześnie dużo sytuacji i jakby brak problemu z kreacją tych podbramkowych sytuacji. Oczywiście wielokrotnie brakowało decyzji w polu karnym, między innymi sytuacja Capuaidiego czy kilka innych sytuacji wcześniej, gdzie piłka była zgrywana albo niecelnie i tak naprawdę w prostych sytuacjach mogło dojść wcześniej do wyjścia na to prowadzenie czy podwyższenie wyniku. Tak się jednak nie stało. Dopiero doliczony czas niemalże gry ustanowił wynik. 4-1 kończy nam się spotkanie w Płocku i kończy nam się ta kolejka. Rzut okiem na tabelę, jak to wygląda po tym spotkaniu. Wisła Płock oczywiście liderem. 12 punktów na 12 możliwych. Słuchajcie, no fenomenalny wynik, fenomenalny bilans. Przede wszystkim też gra, która oko cieszy. Naprawdę mogą być dumni kibice w Płocku, patrząc na grę swoich piłkarzy. Natomiast Legnica z punktem w strefie spadkowej. To tyle ode mnie w sprawie tego spotkania, ale nie na dzisiaj. Zapraszam wszystkich serdecznie na live'a od 23:00. Tradycyjnie poniedziałkowy live, czyli podsumowanie kolejki, zapowiedź kolejki następnej. Widzimy się o 23:00. Materiał realizowany na żywo. Czekam na Waszą aktywność i na Wasze komentarze. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.